Dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na styczeń 2024 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to czytanie to, kochani, nie Wasza bajka, nie interesuje Was, nie dotyczy Waszej sytuacji, to bardzo proszę sprawdźcie swój ascendent, księżyc, bądź swój znak wenusowy, jeżeli interesują Was bardziej sprawy miłości. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tym opisem. Znajdziecie tam m.in. link do takiego mojego krótkiego filmiku o ważnych informacjach o czytaniach miesięcznych i tygodniowych, z którym naprawdę zachęcam się zapoznać. Krótko trwa, a wiele wyjaśnia. No i moje drogie lwy, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Filmy miesięczne wchodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapeczkę w górę. Warto też zostawić komentarz, zasubskrybować kanał, udostępnić ten film. Zresztą każda forma wsparcia jest naprawdę bardzo cenna i za każdą bardzo, ale to bardzo dziękuję. Dobra, lewki, lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. Trójka kielichów, fajne wyzwanie. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Piątka denarów. Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Wieża. Co macie w głowie, w serduszku? Król denarów, król pentakli. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Wiara, papież. Wasza energia? Paś buław, energia z zewnątrz. Czwórka mieczy, nadziei bądź obawy. Król denarów i wynik bądź rada. Piątka buław. Na spodzie mamy piątkę mieczy. No dobra. Talia dopowiadająca jest. No i lecimy. Kochani, wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. Trójka kielichów. Trójka kielichów jest energią zabawy, radowania się, spotkań z przyjaciółmi. Jest kartą pojednania, połączenia się ponownie z kimś. Jest kartą sukcesów. Więc zastanawiam się, w jaki sposób to wyzwanie będzie dla was. Czy to jest kwestia zabawy, czy to jest kwestia korzystania z życia, czy to jest kwestia wybaczenia komuś czegoś, czy to jest kwestia sięgnięcia po jakiś sukces. Zaraz sobie dopowiemy, jeśli chodzi o karty dopowiadające, czym jest ta trójka kielichów w tym konkretnym czytaniu. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Zdecydowanie przeszkadzać. Energia ofiary. Uważajcie, kochani, na wydatki, żeby nie wydać za dużo, bo tutaj później możecie narzekać, że jest za mało pieniędzy. Z piątką denarów jest trochę tutaj też takiej energii, że ten świat jest do dupy, nic mnie nie czeka, nikt mi niczego nie oferuje, jestem sam z tym wszystkim, jest mi źle i niedobrze i tak dalej, i tak dalej. Także uważajcie, bo zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, zawsze są jakieś możliwości dookoła nas, tylko trzeba je po prostu dostrzec. Zobaczmy najpierw tą trójkę kielichów. O co chodzi? Król mieczy. Dziewiątka kielichów. Okej. Piątka buław i świat, ale wyleciały odwrócone. Rycerz kielichów, siódemka kielichów i cesarz, dwójka buław. Tu chodzi, kochani, świat odwrócony, piątka buław. Wiecie co, dla mnie tu chodzi o jakiś sukces, o jakieś zwycięstwo faktycznie, tylko jest ono połączone z jakimś zakończeniem. Mamy tego króla mieczy i dziewiątkę kielichów, tak jakbyście wy musieli się odciąć od kogoś czegoś, żeby zacząć żyć. Zacząć żyć pełnią życia, zacząć korzystać, zacząć spełniać swoje marzenia, osiągnąć jakiś sukces, coś w tym stylu. Ale jest jakiś rodzaj, nie wiem, czy konfliktu wewnętrznego, czy jakiejś sytuacji na zewnątrz, tak jakby
Tutaj czuję trochę taką energię właśnie poddania się, wiecie, bo normalnie piątka byłaby, by mówiła o tym, że walczycie tutaj o jakieś zakończenie. A tymczasem ta piątka była wyleciała odwrócona, tak jakbyście się poddali, że nie ma sensu o coś walczyć, że nie ma sensu o coś zabiegać, że nie ma sensu coś kończyć, bo to i tak się nie ziści. Tutaj trochę czuję taką energię poddania. A tymczasem musicie wejść w energię takiego króla mieczy, czyli osoby rozsądnej, konkretnej, wiedzącej, czego chcecie, żeby stworzyć jakąś swoją rzeczywistość, żeby sięgnąć po jakiś sukces, żeby zwyciężyć coś. I tutaj też, kochani, trochę wygląda mi na to, że wy więcej marzycie niż działacie, a tutaj trzeba działać w jakiejś kwestii. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś decyzji, czy jakiejś przeprowadzki, podróży, ale chodzi o wasz sukces. Może chodzić o bycie sławnym, może chodzić o stworzenie własnej firmy, może chodzić o stworzenie własnej marki. Bardziej czuję, kochani, że tutaj chodzi o jakiś sukces zawodowy, ale może też chodzić o miłość, tak, że chcecie zawalczyć od kogoś, albo kochacie się w kimś, albo jakiś związek wisi na włosku, a wy nie walczycie o to, albo znowuż nie walczycie o siebie, bo może tkwicie w jakiejś toksycznej relacji, która jest dla was trudna i przez to, że tak powiem, nie osiągacie jakiegoś sukcesu. Jedno jest pewne, zamiast marzyć i tylko fantazjować o ewentualnym wyniku, trzeba coś zaplanować i trzeba ruszyć tyłek, bo cesarz ma plan i ma strategię, jest odważny w swoich działaniach, jest konkretny w swoich działaniach i kochani, tutaj, żeby faktycznie osiągnąć jakieś swoje marzenie i osiągnąć jakiś sukces i w końcu cieszyć się życiem, wy musicie wziąć sprawy w swoje ręce i to jest dla mnie tutaj ewidentne. No i właśnie ta piątka pentakli teraz właśnie mi się zgadza, bo to jest ta energia ofiary, że ja nie wiem, ja nie potrafię, ja nie mogę, ja nie umiem, nikt mnie nie wspiera i tak dalej, i tak dalej. Czas wyjść z tej energii. Zobaczmy tą piątkę. Piątka pentakli. Kochani, kochani, czekajcie, chyba za dużo kart wyleciało tym razem. Muszę je pozbierać, wybaczcie. Tak, zdecydowanie za dużo. Chowam je i tasuję. Wszystkie? Wszystkie. I tasuję jeszcze raz, wybaczcie, jeszcze raz. Czekajcie, bo to jakieś moje kudły. Dobra. Dziesiątka kielichów. No, okej. Okay. Głupiec. I dziewiątka buław. No właśnie to jest to. Mam wrażenie, że część z was jest przytłoczona czymś. I jest tutaj szansa na jakiś nowy początek, na wasze i żyj długo i szczęśliwie, czy to z kimś, czy samemu. Myślę, że jest coś, co chcielibyście zrealizować, ale ze względu na jakieś trudne doświadczenia, które macie przy sobie, może coś, co wydarzyło się ostatnio, albo coś, co wydarzy się w niedługim czasie, mam wrażenie, że tutaj jest ta energia takiego poddania się, że właśnie czujecie się skrępowani, czujecie się przegrani, czujecie się przytłoczeni, czujecie się starzy, czujecie się, że już nie macie siły o coś walczyć, że już nie macie siły rozpoczynać nowego początku, że już nie macie siły sięgać po jakieś marzenia, że przegraliście w jakiś sposób. Taką energię tutaj czuję. A tymczasem, kochani, to trzeba wstać, otrzepać się, pójść za głosem serca i wyznaczyć pewne granice, zacząć działać w swojej intencji, przestać płakać nad rozlanym mlekiem, bo to cholera, wy jesteście królami dżungli, wy jesteście tą siłą, wy jesteście tymi lwami i czas sięgnąć po coś, co się wam należy, albo czego pragniecie zrobić. Mam wrażenie, że właśnie u was jest to takie przemęczenie i takie poczucie przegranej. Nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że to się gdzieś po drodze może wyjaśni. No i właśnie, tutaj jest ta dziewiątka buław, czyli właśnie to poczucie przegranej, że coś nie wyszło, że walczycie i wiecznie pod górkę, wiecznie źle, wiecznie coś nie tak. I mam wrażenie, kochani, że dla części z was przyjdzie jakaś wieża, która oświadomi wam prawdę, która oświadomi wam, że wcale tak nie jest. To, kochani, wieża przychodzi wtedy, kiedy naprawdę musimy otworzyć oczy. I ona bywa bardzo nieprzyjemna. Od razu wam mówię, że bywa bardzo nieprzyjemna, ale prowadzi do ważnych wniosków i prowadzi do ważnych iluminacji. Może wydarzyć się coś niespodziewanego w waszym życiu, co dosłownie wywali was ze strefy komfortu, po to, żebyście wzięli sprawy w swoje ręce, bo inaczej, kurde, przegracie totalnie i po prostu zginiecie i po prostu to będzie koniec. Więc wieża przychodzi w momencie, bo wie, że dacie radę, wieża przyjdzie w momencie, żeby was tutaj otrząsnąć, wykopać ze strefy komfortu i uświadomić wam prawdę, że czas zburzyć jakieś mury i czas przyjąć kontrolę nad swoim życiem. Zobaczmy tą wieżę, co to będzie. Dwójka buław. Coś, gdzie będziecie musieli podjąć decyzję. No właśnie, że czas przestać prokrastynować, leżeć i nic nie robić. Czas zabrać się za robotę. Czwórka mieczy odwrócona. Boże, jak u was karty lecą. Ja cię kręcę.
No i właśnie, ja je schowam, bo za dużo kart wyszło, ale widzicie, tu chodzi o jakiś rozwój, inwestycje, może jakąś edukację, może jakieś kursy i wyjście poza pewne ograniczenia w głowie, bo te ograniczenia są tylko... Nie, ja to zostawię, wiecie co, to jest jakieś ważne. Mam wrażenie, moi drodzy, że dla części z Was ta wieża będzie właśnie wywaleniem Was poza strefę komfortu, jeśli chodzi o Was samych. Może być tak, kochani, że... Może być tak, nie wiem, kochani, że zostaniecie zwolnieni z pracy, albo staniecie przed jakąś taką poważną decyzją, co dalej a propos swojego rozwoju, że nie będziecie mieli wręcz wyboru, jak tylko pójść naprzód. Wiecie, o co chodzi, bo pozostanie w miejscu będzie dla Was w jakiś sposób totalną klęską. Myślę, kochani, że dla części z Was może coś nie wypalić, może ktoś Wam coś powiedzieć, może to być swoista iluminacja, może to być... Nie chcę powiedzieć tego słowa. Mam powiedzieć, dobra, to może być nawet jakiś wypadek losowy, wiecie, nie wiem, no nie chcę tego mówić, Boże, nie chcę tego mówić, ale to może być coś z zewnątrz, co po prostu, wiecie, uświadomi Wam, co powinniście zrobić w danej sytuacji, albo do czego jesteście stworzeni i w którym kierunku powinniście pójść. Myślę, że mówię, dla mnie jest to bardziej sprawa zawodowo-rozwojowa, bardziej w stronę finansów, bardziej w stronę edukacji, bardziej w stronę pracy. Ale dla części z Was oczywiście może się dotyczyć jakichś niefajnych związków, w którym tkwicie, relacji, w których tkwicie i że jest to czas po prostu, żeby wyjść poza te relacje, albo czas, żeby zawalczyć o jakieś relacje, więc tutaj weźcie, jak czujecie, ale kochani, wydarzy się coś niespodziewanego w styczniu. Jeżeli sami nie podejmiecie decyzji, wszechświat przejmie pałeczkę i wykopie Was ze strefy komfortu, żebyście w końcu wyszli poza pewne swoje ograniczenia myślowe, przestali kręcić je w kółko i postawili na samorozwój, postawili na inwestowanie w siebie, w edukację, w swoje pomysły, w naprawę czegoś. Tu jest właśnie o to chodzi. Tutaj, kochani, chodzi o to, żebyście uzmysłowili sobie swoją siłę. Swoją siłę i swoją taką moc właściwie wewnętrzną. No i kochani, co macie w głowie, w sercu? Macie króla denarów, czyli tą stabilizację, poczucie bezpieczeństwa. Wy chcecie czuć się stabilnie, chcecie nie martwić się o pieniądze, chcecie zabezpieczyć dom, rodzinę, chcecie stabilnego związku, chcecie wszystkiego tego, co najlepsze. I możecie to osiągnąć, bo to macie w głowie, to jest to, kim jesteście wewnątrz Was, ale czego być może jeszcze nie dostrzegacie. Zobaczmy tego króla denarów, no, a z buław, właśnie to jest to, nowe pomysły, nowe inwestycje, ewolucja, rozwój, edukacja, czwórka kielichów, tylko musicie to dostrzec. Widzicie, wyjście jest na wyciągnięcie ręki, szansa jest na wyciągnięcie ręki, zasianie jakichś nowych ziaren jest na wyciągnięcie ręki, podpisanie jakiejś umowy, dobrobyt, dobra kasa, kochani, nawet bym powiedziała z tym diabłem. Tylko są też jakieś ograniczenia, są jakieś lęki wewnątrz Was. Tutaj jest, kochani, trochę czuję właśnie takiego, że a co jeśli mi nie wyjdzie? A co jeśli mi się nie uda? A co jeśli skorzystam z tej szansy i zawiodę? A co jeśli nie zawiedziesz? A co jeśli ci się uda? A co jeśli osiągniesz to, czego pragniesz? To są pytania, które powinniście sobie zadać. Kochani, pamiętajcie, żeby sięgać po prawdę, żeby wszystko czytać, żeby się rozwijać, bo kochani, otwiera się dla Was jakiś nowy rozdział, który może być dla Was bardzo, bardzo korzystny finansowo i stabilizacyjnie, tylko musicie uwierzyć w siebie, przestać się oszukiwać, przestać się okłamywać, czas spojrzeć na wszystko obiektywnie, że macie w sobie możliwości, szanse, żeby stworzyć naprawdę coś niezawodnego, coś solidnego. Dokładnie, dokładnie, kochani, ale tu jest, mam wrażenie, właśnie to wewnętrzne ego, które trzyma Was w takiej iluzji. Nie, nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie, przestań, nie pakuj się, no co ty. I to Was blokuje przed tym sukcesem, to Was blokuje przed tym sukcesem. Dlatego przyjdzie wieża i wykopie Was i po prostu wstawi Was na tą nową ścieżkę, która jest tutaj Wam w jakiś sposób, czuję, przeznaczona. Niedaleka przyszłość, kochani, wiara, papież, arcykapłan, jak zwał, tak zwał. Szansa na rozwój, szansa na wzrost, szansa na stabilny związek, szansa na szacunek innych osób. Możecie też poznać kogoś, jakiegoś mentora, jakiegoś nauczyciela, który wskaże Wam odpowiednią drogę, w którą stronę powinniście pójść. Zobaczmy tą wiarę tego papieża, co to jest? Piątka pentakli, dwójka mieczy i arcykapłan, eremita.
Król, król buław, królowa kielichów, ósemka buław, paść pentakli. No. Wiecie co, ja mam wrażenie, że macie szansę kogoś poznać. Kogoś bardzo ważnego i kogoś, kto odegra bardzo ważną rolę w waszym życiu. Dla części z was może to być ktoś, z kim będziecie współpracować. To może być wasz pracodawca, to może być wasz przyszły pracodawca, to może być jakiś coach, to może być mentor, to może być osoba duchowna. To może być, że być ktokolwiek. Ale myślę, że jest to osoba dużo starsza i osoba, która przeszła bardzo dużo w swoim życiu, bo zarówno arcykapłan, jak i eremita mówi mi o osobie dojrzałej, konkretnej, osobie, która poznała tak jakby tajemnice życia. Trochę właśnie w tą stronę to wygląda. I ta osoba uświadomi wam prawdę. Myślę, że dla części z was możecie się zwrócić do tej osoby w kryzysowej sytuacji i ta osoba uświadomi wam prawdę o was samych. Myślę, że kochani, czymkolwiek jest ta wieża dla was, zmusi was troszeczkę do tego, żeby sięgnąć po czyjąś pomoc, żeby poprosić kogoś o wsparcie, żeby zapytać się kogoś o poradę. I to może być ktoś, kogo znacie, albo ktoś zupełnie nowy, po kogo sięgniecie. To może być ktoś, kogo będziecie słuchać na YouTubie, albo ktoś, kogo, z kim spotkacie się face to face, tak? I porozmawiacie na temat swojego problemu. Ale jest to osoba, która uświadomi wam prawdę i zdejmie wam klapki z oczu. Jest to osoba, która wskaże wam drogę i pokaże wam, że w tej energii nic nie osiągniecie. Że tylko będąc sobą, będąc w pełni sobą, czyli tym królem buław, zachowując pewność siebie, macie szansę po prostu ruszyć do przodu, idąc za głosem serca, otwierając się na konkretne cele, działania i z odwagą poszukując właśnie nowych możliwości i ciekawości, rozwijając swoje pasje, rozwijając siebie. W ten sposób macie szansę osiągnąć swój cel. Macie szansę zakończyć tułaczkę, ciężki okres i osiągnąć sukces, zwycięstwo. Również w związkach, również w relacjach, kochani, a dla części z was jest to energia mówiąca, że czas zakończyć pewne relacje, które wam nie służą. Czas, kochani, ruszyć do przodu. Myślę, że to będzie ktoś, kto was napędzi w jakiś sposób do działania, kto wskaże wam właśnie właściwą ścieżkę i uświadomi wam prawdę o was samych, kto rozbudzi też po części ciekawość was do życia, do świata i sprawi, że będziecie chcieli eksplorować więcej, że będziecie chcieli eksplorować swoje pomysły, swoje idee, że będziecie chcieli zawalczyć o jakieś marzenia, że będziecie chcieli wprowadzić coś w życie, że będziecie chcieli zawalczyć o kogoś, że będziecie chcieli zawalczyć o siebie, moje drogie lwy. I to jest to, co ta osoba w was aktywuje. Myślę, że to spotkanie, chociaż nie wiem, w sumie dla części z was ja bardzo czuję, że to będzie bardzo krótkie spotkanie, że to będzie minuta, to będzie moment, to będzie taki pstryk, który totalnie odwróci wasze życie, który uświadomi wam wszystko, co ukrywaliście przed sami sobą. No i wasza energia, paść buław, czyli otwieramy się na nowe, otwieramy się na ciekawość, na nowe pasje, na nowe namiętności, na to, żeby spróbować, zrobić ten pierwszy krok w kierunku nieznanego. I tak się właśnie dzieje, kochani, robicie ten krok w kierunku nieznanego. Zobaczmy tą piątkę, nie po piątkę, Boże, patrzę na górę. Pazia buław, zobaczmy. O, dwie karty wzięłam. Sąd ostateczny, ósemka kielichów i to jest piękne. Piękne, a na spodzie mamy siódemkę mieczy odwróconą, elegancko. As kielichów, wieża, wisielec, as pentakli na spodzie. Piękne energie. Kochani, wiecie co? Przede wszystkim uświadomujecie sobie swój autosabotaż. Uświadomujecie sobie ten fałsz, którym się karmiliście. Że właśnie nie jesteście czegoś warci, że jest źle, że nie dacie sobie rady, bla, 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 bla. W końcu uświadomujecie sobie, że miejsce, w którym byliście, w którym autosabotowaliście swoje marzenia i swoje dążenia, jest czymś, od czego musicie się uwolnić, bo w tym miejscu się nie rozwiniecie i czas pójść do przodu, czas otworzyć swoje serce na nowe, czas zburzyć mury, uświadomić sobie prawdę, że czas zasiać nowe ziarna, które będą dla was sprawiedliwe, które przyniosą obfitość, które przyniosą wolność od przeszłości, które przyniosą zdrowe granice, które przyniosą dużo, dużo dobrego w waszym życiu. I to jest to, kochani. Dla części z was to jest też kwestia pozbycia się oczekiwań innych osób, które wam nie służą, relacji, które w jakiś sposób
zatrzymywało was w miejscu, dla części z was postanawiacie odejść od tych relacji, odejść od tych współprac, odejść od tych osób, które, że tak powiem, nie wspierały was i otwieracie swoje serce na zupełnie kogoś nowego. Powiem wam tak, myślę, że poznanie tej osoby, myślę, że spotkanie z tą osobą też może być swoistą wieżą dla was, to może być w jakiś sposób połączone, że ta osoba wkroczy niespodziewanie do waszego życia, ale otworzy wam oczy naprawdę, otworzy wam oczy na życie. I tak jak mówię, wolniej zaczynacie kroczyć do przodu, otwierając się na nowe, otwierając się na nowe przestrzenie. W końcu zostawiacie za sobą to, co wam nie służy. Idziecie w stronę słońca, w stronę szczęścia, z taką ciekawością i otwartością dziecka. Eksperymentujecie, próbujecie nowych rzeczy. No i kochani, i tak wygląda styczeń. Tak wygląda dla was właśnie prognoza na styczeń, że będziecie próbować tych nowych rzeczy z taką otwartością i ciekawością. I to jest super. I to jest naprawdę super. Kochani, co z zewnątrz? Czwórka mieczy. Mam wrażenie, że to jest energia ogólnie wszechświata, że oprócz tej osoby tutaj nadchodzi taki czas, w której wy troszeczkę będziecie musieli się, albo raczej inaczej, nie wy będziecie musieli się zdystansować od świata, co świat zdystansuje się trochę od was, żeby zrobić wam przestrzeń na was samych. Może być tak, kochani, że znajomi przez jakiś czas nie będą się odzywać, że tu będzie jakaś cisza ze strony innych osób, że pewne rzeczy zostaną zatrzymane, że tutaj będzie jakaś separacja, może będzie jakaś taka izolacja trochę innych osób, że ktoś nie będzie odzwaniał, odpisywał, ale to dlatego, żeby wam zrobić przestrzeń na samorozwój i żebyście sami odkryli w sobie, czego tak naprawdę chcecie, a nie liczyli na inne osoby. Wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Zobaczmy tą czwórkę mieczy. Dwójka pentakli. Siódemka kielichów. Okej, dobra, chowam, bo za dużo i losuję jeszcze raz. No dobra, wzięłam te dwie, to biorę. Wieża, król kielichów. Rycerz mieczy, królowa pentakli, umiarkowanie. Wiecie, co wam powiem? Tu jest troszeczkę takiej energii mówiącej, że kiedy świat się od was odwróci, może właśnie pojawić się ta osoba. Że kiedy poczujecie, że nie macie na kogo liczyć, pojawi się niespodziewanie osoba, która wkroczy szybko i nagle do waszego życia i je odmieni całkowicie. Tutaj jest ta energia. Dokładnie, jakiejś jednej szczególnej osoby. To może być ktoś, z kim zawrzecie przyjaźń, to może być ktoś, z kim zostaniecie na dłużej, to może być ktoś, z kim stworzyć jakąś współpracę, a to może być ktoś, kto będzie tylko na chwilę i odejdzie, ale tutaj mam wrażenie, że to jest wszystko ze sobą połączone. Że w momencie, kiedy naprawdę poczujecie się, że cały świat się od was wycofał, że naprawdę nie macie na kogo liczyć, pojawi się ta osoba i to będzie ten boom. I to będzie coś, co nagle odwróci wasz świat do góry nogami i przyniesie mu spokój, przyniesie mu równowagę. Bo to jest trochę takiej energii. Ktoś od serca, ktoś bardzo wrażliwy, ktoś kochający. Wow, cesarzowa, dziesiątka pentakli, czwórka pentakli. To może być też ktoś z rodziny dla części z was. Ktoś, kto też przyszedł dużo w swoim życiu i chciałby po prostu wam tak potrząsnąć i powiedzieć wam całą prawdę. Ale dla części z was może to być ktoś, kto właśnie prowadzi jakiś swój biznes, kto jest bardzo kreatywny, kto dużo, że tak powiem, osiągnął w swoim życiu i w jakiś sposób teraz chce się dzielić tymi osiągnięciami, swoimi spostrzeżeniami, swoimi lekcjami chce się dzielić z innymi osobami. I z taką osobą tutaj możecie mieć do czynienia, z kimś pełnym serca, pełnym wrażliwości, kto pomoże wam właśnie stanąć na nogi i przestać uciekać przed jakąś swoją odpowiedzialnością. Tak czuję, kochani, że to jest ta osoba. Ja bym chciała coś więcej wiedzieć o tej osobie, wiecie, moje drogie lwy? Coś bym chciała więcej o tej osobie. Dobra, dwie karty wyciągnęłam. Piątka mieczy. Paź buław. I arcykapłanka. Koło fortuny. Rycerz pentakli. Szóstka kielichów. Dla części z was możecie się zwrócić o pomoc do jakiejś wróżki albo coś takiego, ale dla mnie tutaj jest troszeczkę energia właśnie osoby bardzo intuicyjnej, doświadczonej i połączonej z górą.
Myślę, kochani, że dla części z Was faktycznie to będzie jakiś coach taki właśnie duchowo-rozwojowy, ktoś taki, kto uświadomi Wam prawdę, którą w głębi duszy wiedzieliście, ale którą trochę tak skrywaliście, której nie chcieliście dostrzec. Myślę, że, no mówię, to co powie ta osoba albo to co zrobi ta osoba, tąpnie Waszym światem, totalnie tąpnie Waszym światem, ale uświadomi Wam Wasze lęki, wasze niepewności, Wasze iluzje i pozwoli faktycznie ruszyć w kierunku tego, czego kochacie. Pozwoli zasiać nowe ziarna, pozwoli zakończyć jakiś trudny rozdział w Waszym życiu i odzyskać równowagę. Myślę, że ta osoba będzie Waszym wsparciem do odzyskania swojej siły i swojego potencjału, ktokolwiek to jest. No i właśnie, Wasze nadzieje bądź obawy. No chcecie tutaj zasiać nowe życie, chcecie rozpocząć od nowa, chcecie zasiać coś solidnego, tak? Chcecie właśnie konkretów, chcecie szansy na przyszłość. I kochani, wygląda na to, że nie z taką energią agresji tutaj czuję, ale że w końcu zaczynacie o to walczyć, że w końcu uświadamiacie sobie swoje możliwości i staracie się być jak najlepszą wersją siebie, żeby osiągnąć coś, czego pragniecie. Może to być kwestia taka, że tutaj w tej przeszłej energii czułam taką uległość, niepewność siebie, a tutaj czuję taką charyzmę. Ja wiem, że piątka była, w tej jest energia konfliktów, takich rzeczy, ale ja tutaj tego nie czuję. Czuję po prostu, że zaczynacie walczyć o siebie, że zaczynacie brać sprawy w swoje ręce po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. Czuję, kochani, że ten ogień znowu zaczyna w Was płonąć, że budzi się na nowo. I to jest to, co czuję. Zobaczmy tą piątkę buław. As kielichów. Trójka pentakli. Rycerz kielichów i królowa mieczy. Pięknie, kochani, dziesiątka pentakli, czwórka pentakli, księżyc, szóstka mieczy i to jest to, moi drodzy. Patrzcie, jaka to jest piękna energia. Zaczynacie walczyć o siebie, bo po pierwsze otwieracie swoje serce na nowe możliwości i wykorzystujecie te możliwości, żeby zbudować solidne fundamenty. Zaczynacie współpracować z osobami, którzy nadają na tych samych falach i które faktycznie mogą Wam pomóc, którzy Was wspierają. Nie tych, którzy Was hamują, ale którzy Was wspierają i takie osoby pojawią się na waszym horyzoncie. Rycerz kielichów, zyskujecie radość z życia, zaczynacie cieszyć się z życiem, zaczynacie czuć poczucie takie, mieć takie poczucie spełnienia, ale jednocześnie macie w sobie odwagę, żeby wyrazić siebie, macie w sobie odwagę, żeby odciąć się od tego, co nie służy. Nawet jeżeli jest to cząstka Was, macie szansę pożegnać to, co Wam nie służy i stanąć w pełni sił, w pełni własnej świadomości, świadomości swojego ciała, świadomości swoich możliwości, świadomości swojego umysłu. I kochani, to jest piękne, kochani, że naprawdę tutaj odzyskujecie takiego power. Odzyskujecie moc, żeby zbudować pewien rodzaj stabilizacji, którego tak bardzo potrzebujecie, którego tak bardzo pragniecie. Patrzcie, co jest tutaj na spodzie. Macie dziesiątkę pentakli i czwórkę pentakli. To jest energia stabilizacji, to jest energia dobrych finansów, to jest energia bogactwa. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wszelkie lęki odchodzą. Uświadamiacie sobie prawdę i wasz umysł jest spokojny, bo płyniecie we właściwą stronę. W stronę stabilizacji, w stronę tego, co cały czas macie w swojej głowie, realizacji jakichś planów, przedsięwzięć. Dla części z Was mogą szykować się wyjazdy, przeprowadzki, ale przede wszystkim jest tutaj ta odwaga, żeby zrobić krok naprzód, żeby zostawić przeszłość za sobą i faktycznie skupić się na jakimś celu, skupić się na jakichś działaniach i dzięki temu, kochani, osiągacie to, czego pragniecie. Kochani, pojawią się jakieś, właśnie mówię, nowe osoby, które wkroczą do Waszego życia, dosyć niespodziewanie, które pomogą Wam zorganizować pewne sprawy, które pomogą Wam zasiać pewne ziarna. Więc tutaj pojawi się dużo nowych możliwości właśnie na spełnienie marzeń i na uleczenie czegoś. Rycerz pentakli. Wszystko idzie w dobrym kierunku, kochani. Dokładnie czwórka była, ponieważ zaczynacie budować stabilną pozycję, stabilne miejsce. Dla części z Was może szykować się tutaj przeprowadzka do nowego domu. Dla części z Was stabilizacja w związkach. Dla części z Was poznanie też kogoś do stałego związku. Ale dla mnie ta energia jest przede wszystkim ważna, ponieważ Wy odzyskujecie równowagę. Wy odzyskujecie siebie, wy odzyskujecie siłę do walki o siebie, wy odzyskujecie tą charyzmę, która sprawia, że lwy są lwami, czyli są królami dżungli i sięgają zawsze po to, czego pragną i kochają tą sławę i dobrze się czują w tej sławie. To jest to, kochani, że przestajecie dłużej się martwić innymi ludźmi, że przestajecie dłużej
się czegoś lękać, z odwagą chwytacie ten miecz i otwieracie się na nowy rozdział. I macie ogromne wsparcie z góry, ponieważ wszystko idzie tak, jak powinno. Myślę, że to długo dojrzewało, kochani, u Was. I w końcu zaczyna się realizować. Zaczynacie, kochani, się rozwijać, nadchodzi równowaga finansowa, kochani, dla części z Was, tak jak mówię, nowe związki, ale też fajne decyzje odnośnie pewnych inwestycji, odnośnie stabilizacji, odnośnie Waszej przyszłości. No król buław, gwiazda, dziesiątka kielichów, więc to wszystko też się przełoży na taką radość emocjonalną, budowanie dobrych relacji, poprawą istniejących relacji, ale przede wszystkim, kochani, tu chodzi o Was, że Wy stajecie na nogi i z wiarą w siebie zaczynacie budować nową przyszłość. Więc brawo. Brawo, moje drogie lwy. Dobra, zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Karta wyroczni dla moich lewków. By the book. Message in the bottle, regeneration, observer, Spodziewajcie się też jakichś wiadomości, które przyniosą właśnie regenerację. Myślę, że to są te wiadomości albo spotkanie z tą osobą. By the book, czyli według książki, kochani. Karta numer 11, strona numer 17. Czyli coś musi zostać zrobione według zasad. Przestrzeganie reguł społecznych, konformizm, szanowanie zasad kulturowych i rodzinnych, uniwersalne prawa. Dobra, już Wam czytam. Wszechświat pracuje według boskich praw i zasad, co wprowadza strukturę dla ludzkich doświadczeń i ewolucji. Prawo obfitości, prawo modlitwy, prawo przyciągania, prawo karmy, prawo myśli, prawo rekompensaty oraz prawo natury to jedynie niektóre ze znanych praw. Te zasady tworzą idealny porządek i pracują z delikatną precyzją ponad ludzkim rozumieniem. Nawet rewolucja ma swoje miejsce w uniwersalnych prawach. Istoty ludzkie też mają swoje prawa i zwyczaje, które różnią się z kultury na kulturę i z rodziny na rodzinę. Zasady pozwalają zachować porządek i regulują zachowanie, odzwierciedlając fakt, iż harmonia jest ważna. To jest czas, żeby nauczyć się tych praw i się im podporządkować. Nie buntuj się przeciwko nim. Gdy pojawi się karta, ta karta, podporządkuj się strukturze i przestrzegaj zasad, nawet gdy wydają ci się bez sensu. Przestań się opierać, ponieważ uniwersalne prawa uporządkują każdą dysharmonię. Otwórz się na to, a będzie o wiele łatwiej pójść zgodnie z zasadami tym razem. I przeczytam Wam na pracę. Możesz liczyć na zwrot inwestycji. Do czegokolwiek dążyłeś, czy to jakieś marzenie, umiejętność, czy praca, do której jesteś stworzony, jest w zasięgu ręki, jeśli tylko będziesz działać według zasad. Nie musisz ponownie odkrywać Ameryki, żeby odnieść sukces. Podążaj śladami osób, które osiągnęły to, do czego dążysz. O, to może być taka osoba właśnie. Możesz nauczyć się wiele poprzez obserwację już działających struktur. Twoje kreatywne pomysły mogą współgrać z potrzebami świata, aczkolwiek nie daj się skusić niecierpliwości i chęć pójścia na skróty, żeby osiągnąć cel szybciej. Trzymaj się tego, co wiesz, że działa, a przyciągniesz obfitość. Elegancko. Także, kochani, cóż mogę powiedzieć? Powodzenia Wam życzę, udanego miesiąca. Trzymam za Was kciuki bardzo, bardzo, bardzo mocno. No i widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.